ostatnie obstawienie. Dziękuję. No, Margot. Trzynaście czarne. Nowe zakłady, zapraszam. Proszę obstawiać. No, Margot. 20 czarny. Proszę. 19 czerwone. Nowe zakłady. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak poszło? No morze. No, dziękuję, normalnie. 17 czerwone. Nowe zakłady. No, Margot. 20 czerwone. Co to jest? Nowe zakłady, zapraszam. Według pana dzwonka to można sobie zegarki regulować. No ktoś musi dbać o emerytów, prawda? No wypadałoby. Proszę bardzo, tutaj gdzie ptaszek? Gdzie ptaszek, tam ja. Proszę bardzo. Fajnie, i tak 100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 800, 950. Dosyć, niech pan nie rozpieszcza. A tak. A wie pani, że ostatnio była rewaloryzacja? To znaczy, że nam jeszcze grozi jakieś 12 zł, nie? Tak, chciałaby pani. Pani Mario, proszę bardzo, złoty 70. Pan to sobie umie podwyżkę załatwić. O, proszę bardzo, niech pan to zatrzyma. Proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ale wie pani, wolałbym wygrać w totolotka. A pan myśli, że ja nie? Dziękuję, do widzenia. Ja też panu dziękuję, do widzenia. I droższej sukieneczki już nie było. Mój tatku. I musi być właśnie akurat z Paryża. Tatku. No dobrze, ale więcej ani grosza nie dostaniesz. Tatku, jeszcze pantofelki. Pantofelki? Muszą być do kompletu. Aha, bo do kompletu. No tak. Ojej, jak to dobrze, że już niedługo ktoś inny będzie płacił za twoje stroje, dziecko moje kochane. Ani grosza więcej. Kocham cię, tatku. Dwie bułeczki. I ziemniaki. Wszystko? Może jeszcze pomidorki. Tych tańszych na zupę, tak? Nie, dzisiaj to można nawet droższy. Bo właśnie dostałam emeryturę. Ile tych pomidorków? No, pół kilo.
Podobno to mieszkanie obok pani znowu wynajęli. Ciekawe, kogo nam tym razem sprowadzili. No, albo studentów, albo Wietnamczyków. Lepsi Wietnamczycy, przynajmniej tak nie hałasują po nocach. No, nie wiem. Studenci to przynajmniej nie przypalają kapusty co drugi dzień. Dzień dobry. Może pani coś sprzeda? Jakiś cenny drobiazg, obraz albo... Ale przecież ja nic takiego nie mam. No, meble, jeśli przedwojenne, to teraz w cenie. No, meble mam. No, mógłbym wziąć, proszę, w komis. Nie, no nie, bo to by jest wszystko, co mi pozostało. No tak, no tak. Proszę pana, czy pan mógłby przechować ten mój skarb, no jeszcze na kilka dni? Ja postaram się zdobyć pieniądze. Pani Mario, pani Mario! Dzień dobry, pani Mario. To co możemy dzisiaj? No wie pan, ja... No boję się, bo ja nie chciałabym pana zawieść. Ale... Znaczy, ja jeszcze pamiętam coś. Ach tak, łatwo to się nie zapomina. Przecież pani to, że tak powiem, wyssała z mlekiem matki. No, to też tak mówi. No nie, bo może na pana... Już dosyć, idziemy. Lusia, koniec zabawy. Luśka! Zatrzymaj tę huśtawkę już! Idziemy do domu. To nie jest nasz dom. Idziemy. J'aime bien le printemps, mais j'aime mieux l'été. Le ciel est bleu, il fait chaud, il fait soleil. Les jours sont les plus longs. Et vous, monsieur, quelle saison aimez-vous mieux? Bardzo pięknie pani mówi po francusku. Tak? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Merci bien. Dobrze, ale czy pan tekst zrozumiał, czy mam przeczytać jeszcze raz? Tak, nie, rozumiem. Jamais mieux l'automne. Je pense, że tak powiem. Pourquoi? Les jardins sont beaux. Ale te herbe, jardin. To powinno być jakieś więcej rolowane, takie drżące. Jardin. Le jardin. Co takiego? Bardzo dobrze. No bo gdy ja tak zagadam do nich po francusku, to może będzie im wstyd, że mnie staremu się chciało, a one do mnie to ani me, ani be. Jak można nie uczyć rodzimego języka? No rzeczywiście, ma pan rację. A dawno córka wyjechała? Dawno, bardzo dawno. Ale jak można nie uczyć języka? Chwileczkę. Ja mam tylko dwie filiżanki. A ja mam dwie wnuczki. A kiedy one przyjadą? No za jakieś 5-6 tygodni. Myśli pani, że z tym francuskim to trochę niemądrze? Dlaczego? Nic podobnego. Pan mi zaimponował. No, a mógłbym się do czegoś przydać? Może coś mógłbym dla pani zrobić? Owszem. Proszę bardzo. Mam taką pracę, ale nie teraz, później. Bo teraz już jest troszkę późno. No, tak, ja rozumiem. Ja pana poproszę. Tak, no bo my musimy już iść spać z kurami, jak to mówią. Tak jest. Tak. Dobranoc panu. Bonne nuit. Właśnie.
kończymy obstawianie. Pieniądze grają na 25 do maksimum. Siedem czerwone. Dwadzieścia dziewięć czarne. Proszę starać, nowe zakłady. Nie chce panienka spróbować jeszcze raz? Nie mam za co. No, to żaden problem. Albin Gąsiorek. Import, eksport. Chętnie służę pożyczką. Do kiedy? Nieważne. Dziękuję bardzo. Kończymy. Prawdę mówiąc, nie pomni pana zsyła, muszę się odegrać. Nie mam dwa kuli. A, tylko jeszcze taki... drobiażdżek. To nie to, żebym nie miał zaufania. A co to? A, taki wekselek. Przepraszam. Pan do mnie? Czy ja mogę panią o coś prosić? A czy my się znamy? Nie. To znaczy ja panią znam z obserwacji. O. Wiem, że przychodzi do pani w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Obstawia pani zawsze te same numery i zawsze za tę samą skromną kwotę. Ha, skromną? Dla pana może skromna, ale dla mnie to jest dużo pieniędzy. Oczywiście, przepraszam, nie chciałem pani urazić, przepraszam. Chwileczkę. Może pan dokończy, skoro pan zaczął. Mogę? Dziękuję. Skąd pan to wszystko wie? Z obserwacji, no i zrobiłem mały wywiad. Po co panu to? Może stąd wyjdziemy? No przecież właśnie wychodziłam, tylko pan mi przeszkodził. Trzydzieści trzy czarne. A to pych. Proszę wstawić. No, no ale tak bywa. Boże, co ja teraz zrobię? Jak ja panu oddam te pieniądze? Wie pani... Mnie się nie śpieszy. Naprawdę? Dziękuję bardzo. Kończymy. Właściwie to... Nie musi mi panienka oddawać w gotówce. A jak? Są różne sposoby. Oddam panu te pieniądze. Masz tydzień, kwiatuszku. I lepiej, żeby twój tatuś się nie dowiedział, jak się jego córeczka zabawia. A poza tym pan Witold... Skąd pan wie? A ja wiem jeszcze parę innych rzeczy. Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Kiedy bierzesz ślub? Tam jest winda. Nie, ja tędy. Proszę, niech mnie pani nauczy. Jak pani to robi? Przychodzi pani... Gra, przegrywa, odchodzi. Nie korci panią, żeby wygrać? Korci! Jeszcze jak korci, młody człowieku. Gdyby nie to, to ja bym nie grała. No, no tak, ale nie chce się pani odegrać. Nie traci pani rozumu. Jak pan ma na imię? Julian. Panie Julianie. Zdradzę panu tajemnicę. Wszystko jest wyłącznie kwestią woli. I trzeba mieć system. Dobrze, że nie wyrzuciłem tej starej dętki. Będzie uszczelka jak znalazł, że tak powiem. Ma pani nożyczki? Tak, oczywiście. Muszę znaleźć. Ale się zapiekło. Tam chyba tego nikt nie ruszał, co? Jakoś dawniej działał. No, wszystko się zużywa, nawet kran. No,
jakoś poszło. No gdzieś mi się zapodziały te nożyczki. No widzi pani, no całkiem sparciała. No do tego kamień. A może by założyć nowy kran? Panie Leonie, czy to warto? Przecież nie wiadomo, czy ten kran się prędzej zużyje, czy ja. No, pani to na pewno nie. Pani jest z pierwszorzędnego, przedwojennego materiału, że tak powiem. Panie Leonie! Nożyczki! O. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy pani też nie ma wody? Naprawiamy kran. Właśnie, trzeba było zakręcić wodę. To długo nie potrwa, ale gdyby pani chciała, to... Nie, nie, myślałam, że to jakaś awaria. Dziękuję. A przepraszam jeszcze, długo tu pani mieszka? 40 lat. To zna tu pani wszystkich. Raczej z widzenia. Wie pani, szukam opiekunki do dziecka. 2-3 razy w tygodniu popołudniami, oczywiście odpłatnie. Może zna tu pani kogoś odpowiedniego? Nie, 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 tak na razie od razu. To nie przychodzi mi nigdy do głowy. Niech pani zapyta dozorcę. On tu wszystkich zna, o wszystkim wie. Na pewno pani pomoże. Dobrze, zapytam. Dziękuję. O, już. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz pani zapakuje? Nie, 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 nie. Nic pan nie będzie pakował. Bo ja ciągle nie mam pieniędzy. O, przykro mi. Ja wiem, że nie może pan tego trzymać dla mnie w nieskończoność. O, ciężkie czasy. Nie tylko pani nie ma pieniędzy. O, ja nie wiem, jakby tutaj przyjechał hurtownik bananów, proszę pana, to by rzucił pan te 20 tysięcy bez gadania. Nie. Hurtownicy wolą nowe. Do mnie tacy to nawet nie zaglądają. No, to może jakiś inny dyrektor banku. A, to już prędzej tak. Tylko, że tu dookoła nie ma żadnych banków. A, niech mnie pan nie pociesza. No. O, może landrynkę? O, nie, dziękuję, proszę pana. Przy moim szczęściu teraz, to ja się boję, żebym się udławiła. Ja zaryzykuję. Czy ja bym mogła pana prosić? Chciałabym jeszcze raz na to spojrzeć. Można? Naturalnie. Proszę. 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 Ani marszczy się z tyłu? Nie, nie, wszystko dobrze. No, nie wiem. Witold, jak mogłeś mnie tak przestraszyć? Ślicznie wyglądasz. Ślicznie. Nie zmarzniesz? W połowie września już nie będzie tak ciepło. Haniu, możesz już sobie pójść. Nie, zaczekaj. Haniu, tylko nie mów nikomu, że to twoja ciocia szyła tę sukienkę. Wszystkim powiedziałam, że kreacja jest prosto z Paryża. Dobrze. Podoba ci się? Piękny. Czekaj. Chciałbym, żebyś go założyła w dniu ślubu. Moja matka brała w nim ślub, moja babka. To już taka tradycja. Dobrze, oczywiście. Witold, wiesz, że pan młody nie powinien oglądać panny młodej w sukni ślubnej przed ślubem? To wróży nieszczęście. Ja nie jestem przesądny. A jak będzie wojna? Nie będzie. A jak będzie? To wtedy będziemy się martwić. A teraz zobacz, co mam. Czekaj. Nie. O, jeszcze jedno, bo to już nie będzie.
Czemu na mnie patrzysz? Nie potrafisz mówić? Potrafię, ale nie chcę. Ja ciebie rozumiem. Ja też czasem nie mam ochoty się do kogoś odezwać. To co? Może sobie teraz razem pomilczymy? Dlaczego pani ma takie duże okulary? Żeby cię lepiej widzieć, czerwony kapturku. Nie jestem czerwonym kapturkiem. O, przepraszam. Nie wiedziałam. Nie lubię tej bajki. A można wiedzieć dlaczego? Bo nie. Lusia, do domu. Czy to nie twoja mama? Ty i ze słuchem masz kłopoty. Słyszałam. Luśka! Jeśli natychmiast nie przyjdziesz do domu, nigdy sama nie wyjdziesz na podwórko. Już! Mówiłeś, że nie będzie wojny. No i na razie nie ma, to tylko manewry. Witold. Za 3 dni będziemy w Berlinie i na ślub melduję się z powrotem. Witold, nie żartuję się w takiej chwili. Tylko nie zgub naszyjnika. On przynosi szczęście. Wszystko będzie dobrze. Pani Mario! Pani Mario, jest pani tam? Słucham, dzień dobry! Dzień dobry. Chciałem zapytać, że tak powiem, czy mógłbym wpaść do pani na chwilę? Teraz? Nie, kiedy pani wygodniej? No wie pan, ja szczerze mówiąc nie najlepiej się czuję. Może ja bym przyszła do pana wieczorem? Ach, ale to może jutro, bo muszę posprzątać. To może o 7 wieczór będzie dobrze? Dobrze. No to jesteśmy umówieni. Thank you.
Nie, proszę pana, to od razu widać, że to jest takie tanie. O, może ten serwis przedwojenny, dobra marka. Proszę pana, żadne skorupy, ja nie kupuję prezentów dla babci na urodziny. Mhm. No i ja sobie trochę popatrzę, dobrze? Proszę, proszę. O, a coś takiego może pan mi tu pokazać? Bardzo stara firma, z tradycją, Kruk. Ten naszyjnik ma bardzo ciekawą historię. Pochodzi z 1800... To nie ma znaczenia. To jest dokładnie to, o co mi chodziło. Biorę. Mogę kartą zapłacić? Ten pan chciałby się z panienką zobaczyć. O Boże. Gdzie on jest? Na dole. Ale mogę powiedzieć, że panienka jest chora. Ej, długo tam jeszcze? Nie, zaraz do niego zejdę. Albo nie. Powiedz mu, żeby przyszedł tutaj. Tutaj? Tak, tutaj. I możesz sobie iść do kina. No pośpiesz się, masz dzisiaj wolny. Najpierw weksel. Najpierw dług. Ma pan weksel? Oczywiście, że mam. Choć to człowiek honorowy jestem, prawda? Zaraz. Proszę. Co tu jest? Może być? Nie wiem. To jest więcej warte niż cały mój dług. Odda mi pan ten weksel? No chyba, że dorzucisz guziaka. Ale niecierpliwa. To mogło być tak miło. Niech pan zaczeka. Czy mógłby pan na razie nie sprzedawać tego naszyjnika? Ja go od pana odkupię. No. No może będzie jeszcze miło. Z przyjemnością cię odwiedzę, kwiatuszku. Tylko, że teraz to będzie kosztowało dwa razy więcej. Ale musi pan o czymś wiedzieć. Czy pan nie mówi, że to jest sztuczne? Nie. Tylko, że ten naszyjnik jest zarezerwowany do poniedziałku. Wie pan co? Przepraszam, nie zdążyłem położyć karteczki. Zapłacę więcej. Otwieram w poniedziałek o 9 rano. Gdybym ja tak robił interesy, proszę pana, to... A. No nic. Do widzenia. Do widzenia. O 9 w poniedziałek. Tak, o 9. Pan jest aniołem. Nie. A może jednak zdobędzie pani te 12 tysięcy, co? A dla mnie 12 czy 20 to jest jednakowa abstrakcja. Ale niech pan powie, co tu się dzieje? Nic się nie dzieje, po prostu... Po prostu zbankrutowałem. Jak to? O. Dlaczego? Podnieśli mi czynsz. Rok temu. Nic nie wiedziałem.
Z 15 zł od metra, o, na 200. Boże. No, tak, płaciłem regularnie. Okazuje się, że jestem im winien jakieś straszne pieniądze. Matko Święta. A. I tak chciałem już iść na emeryturę. Przepraszam, czy pani ma już opiekunkę do dziecka? Nie, jeszcze nie. Bo w razie czego ja mogłabym być? Potrzebuję pieniędzy. Oczywiście, proszę. Proszę bardzo. Proszę. Ja przepraszam, że ja tak, ale czy by mogła pani zacząć jeszcze dzisiaj? Muszę wrócić do biura i nie musiałabym zabierać Luśki ze sobą. Ewentualnie, ale zależy od tego, kiedy pani wróci. No tak 8:30. No ja wolałabym o 8. No dobrze, będzie o 8. Zostawię pani drugie klucze. Klucze. Lodówka jest pełna, gdyby Luśka chciała zjeść. Ale to się raczej nie zdarzy. A, proszę bardzo. Dziękuję. Co jeszcze? Lusia, chodź tutaj. To właśnie jest Lusia. O, dzień dobry. No, właściwie my się już znamy. Raczej z widzenia niż ze słyszenia, prawda? Mogę wejść na podwórko? Niech idzie. No dobrze, idź. Ale jeżeli pani powie, że masz wracać, natychmiast wracasz, dobrze? Żadnych negocjacji. Dobrze. Uważaj, malutka. Dlaczego tak głośno trzaskasz drzwiami? Co, mamusia nie uczyła cię, żeby tak nie robić? Nie. A tatuś nie uczył cię, żeby nie trzaskać drzwiami? Tatuś uczył. No to dlaczego nie słuchasz tatusia? Tak. Czy chciałabyś zobaczyć moje królestwo? Chodź. Podoba ci się ta pani? Wygląda jak księżniczka. A bo to jest księżniczka. Księżniczki są tylko w bajkach. A, może chcesz, żeby ci opowiedzieć bajkę o tej księżniczce? To usiądź tam. Za górami, za lasami żyła wesoła księżniczka. Mieszkała w pięknym zamku, miała śliczne suknie i wszystko, czego tylko można zapragnąć. Ale jej ciągle było czegoś brak. A tu nagle poznała pięknego księcia i od razu się w nim zakochała, a on w niej. Ona nigdy przedtem ani potem nie kochała nikogo tak bardzo. A on w dowód miłości dał jej naszyjnik z brylantami. Ona obiecała, że będzie strzegła go jak oka w głowie. Ten naszyjnik z fotografii? Tak. Ten właśnie. Ja też dostałam naszyjnik od taty. Thank you.
Nie mogłem wytrzymać bez ciebie. Zdezerterowałem. O Boże. Żartuję. Oddział stoi w Otwocku. Dostałem przepustkę. Do trzeciego. No to skoro mamy tak dużo czasu, to może byśmy pojutrze wzięli ślub. Co? Już pojutrze? Ja wiem, że miało być 20, ale w każdej chwili może być wojna. Mówiłeś, że nie będzie wojny. Ja się wszystkim zajmę, nie bój się. Z kapelanem już rozmawiałem. Nie cieszysz się? Nie, no co ty, cieszę się. Oczywiście, że się cieszę. Panie Leonie! Panie Leonie! O! Tak, pani Mario. Czy moglibyśmy przełożyć nasze spotkanie na jutro? Bo ja mam dzisiaj takiego specjalnego gościa, wie pan. A wieczorem nie mogę. Tylko, że ja jutro nie mogę. No to wtedy, kiedy pan będzie mógł. Widzi pani, ja jutro muszę wyjechać na tydzień, no może nawet na dwa. To ja przyjdę dziś wieczorem, jak będę wychodziła, dobrze? Dziękuję bardzo, pani Mario. I co było dalej? Dalej? A, dalej to... Księżniczka postąpiła bardzo lekkomyślnie. A co to znaczy lekkomyślnie? Głupio. To ona była głupia? Nie. Tylko młoda. Postąpiła... okropnie. No i straciła ten naszyjnik. Ale przecież dała słowo. Ty nawet nie wiesz, jak ją sumienie gryzło. Wiesz, ona myślała, że umrze. I co, to już koniec? Może nie? Proszę, proszę, może tutaj, może zdejmie pani płaszcz. Nie, nie, dziękuję, ja bardzo się śpieszę. Ale proszę usiąść. No dokąd pan wyjeżdża? Mogę panu kwiatki podlewać. Ja nie mam kwiatków i nigdzie nie jadę, że tak powiem. Do szpitala. Idę jutro. A co takiego? Nic pan nie mówił. A, bo to ta rozrusznik serca, że tak powiem. Muszę wymienić... Nie, to rutynowa sprawa. To... No. Dlatego panią poprosiłem... A cóż, ja mogę w takiej sytuacji panu pomóc? Tylko, widzi pani, moja córka, że tak powiem, nie może teraz przyjechać. Dlatego, no wie pani, jak traktuje się w szpitalu ludzi samotnych. No bo co innego, jak jest rodzina, prawda? Dlatego chciałem panią prosić, czy nie mogłaby pani przyjść do szpitala, porozmawiać z lekarzem? Ale przecież ja nie jestem pana rodziną. No tak. Tylko... A nie mogłaby pani przyjść i powiedzieć, że pani jest moją siostrą?
Przecież nikt nie będzie panią legitymował. A wtedy wszyscy by zobaczyli, że jest ktoś, komu na mnie zależy, że tak powiem. Dzień dobry. Patrycie, dla mnie to co zawsze. Dwa razy. Jeżeli pan chciał zostać moim uczniem, to ja bym raczej radziła zamienić. Wstawiać. Trójka gra do maksimum. Kaczęk, 500. Ostatnie zakłady. Ostatnie zakłady, proszę. 500 na trójkę. No, morbac, dziękujemy. Przepraszam, dlaczego nie grała pani dalej? Takie szczęście może się drugi raz nie powtórzyć. I na pewno się nie powtórzy. Na tym polega system. Pani żartuje. 17 500. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Co zamierza pani zrobić z takimi pieniędzmi? No, mam swój plan. No, mógłbym pomóc pani je zainwestować. Nie. Dziękuję. Ale znam się na tym, pracuję w banku. Dziękuję panu. Dziękuję. Do widzenia. Nie powinna pani chodzić z taką gotówką. W nocy to niebezpieczne. Może chociaż zamówię pani taksówkę? Po co? Przecież ja mieszkam dwie przecznice dalej. Świetnie, idziemy w tym samym kierunku. Pani rzeczywiście jest z innej epoki. Młody człowieku, to, że zaprosiłam pana na herbatę, to jeszcze nie upoważnia pana do takiej poufałości. Pan słodzi? Jeśli można. No niestety. Ja nie słodzę, to okazuje się, że nie mam w domu cukru. Dlaczego mnie pani zaprosiła? Bo myślę, że mogę panu trochę pomóc. Pożyczy mi pani pieniądze? Nie. Ja panu dam. Wszystkie? Nie. Nie mogę wszystkich. Dam tylko 5500. Proszę wybaczyć pani Mario, ale 5500 to wystarczy na zaległy czynsz i może jeszcze na telefon komórkowy. Chyba, że pan zagra. No wtedy to mi nawet na telefon nie starczy. Chyba, że pan zastosuje system. Czemu się pan śmieje? A jak pan myśli, dlaczego ja wygrałam? Przepraszam, czy można otworzyć okno? Tak.
Traktowaliśmy Hanię jak własną córkę. Jeżeli Hania potrzebowała pieniędzy, trzeba było o tym powiedzieć. Jeżeli Hania by się przyznała, wtedy wszystko byśmy wybaczyli. Ale... Nie ma żadnego ale. Drzwi były zamknięte. Więc nikt inny tego zrobić nie mógł. Ja oczywiście nie mam żadnych dowodów. I tylko dlatego nie wzywam policji. Ale Hania chyba rozumie, że po tym, co się stało, dłużej w domu u nas Hania zostać nie może. Bardzo proszę, żeby do wieczora Hani w domu nie było. Proszę, niech pan siada. Moja babka, baronowa Wąsowska, przed wojną pojechała do Paryża i tam przegrała w ruletę pałac i 100 hektarów ziemi. Po czym chciała popełnić samobójstwo, ale na szczęście przypomniała sobie o swojej babce, która również kiedyś grała i przegrała wszystko jakimś dziwnym trafem. Zyskała wszystko z powrotem. Pani też przegrała cały majątek? Ja nie musiałam. Za mnie zrobiła to wojna. Proszę, o. Niech pan to weźmie, niech pan zanotuje. Tak? System jest łatwy, ale zawsze warto mieć. Tak. 3. Tak. 5. Tak. 7. Tak. No i tak dalej. Co pan tak się na mnie gapi? Przepraszam bardzo, pani Maria, ale co to znaczy i tak dalej? No, liczby pierwsze. No tak, ale w ten sposób to każdy może wygrać fortunę. Nie każdy. Tylko ten, dla którego już nie ma żadnego ratunku. Który już tylko może sobie plunąć w twarz. System polega na tym, że można wygrać tylko tyle, ile naprawdę potrzeba. Jeżeli sięgnie się po więcej, się wszystko traci. Dlatego chciała mi pani dać te pieniądze? I nadal chcę. Ale przecież chciałem panią okraść. A. Pożyczyć. Jak pan wygra, to pan odda. Ale jak to jak? Myślałem, że system jest niezawodny. Jest pewien warunek. Jaki? Grający, siadając do stołu, musi być przekonany, że siada ostatni raz w życiu. Dobrze. Pani Maria, co będzie, jeśli wygram i zagram jeszcze raz? To przegra pan życie. Jak pani ją znajdzie, to niech jej pani da ten naszyjnik ode mnie. Niech go zatrzyma, dopóki nie znajdzie swojego. Dziękuję ci bardzo. Jakie piękne. O Boże. Przepraszam, muszę lecieć. Thank you.
się! Dzień dobry, jest pan Albin? Nie ma. A kiedy będzie? Nie wiem. A gdzie jest? Co się panna słoinki urwała? Jest tam, gdzie teraz wszystkich zdrowych chłopów zabrali. Do wojska dostał powołanie. Boże. No nie mów, mała, że ci bachora zrobił. Nie, skąd? No to co jest? A czy pan Albin przypadkiem czegoś na mnie nie zostawił? A co niby miał zostawić, co? No na przykład, czy nie zostawił naszyjnika? Naszyjnika? Naszyjnika jej się wciewala w iryndzie jednej. A poszła stąd, po policję zawołam! Won! No, już! Nieczynna likwidacja. Ale ja do właściciela. Ale nie ma. Jak to? A gdzie jest? No ja tam nie wiem, pogotowie go zabrało, mówią, że sercowy był. I co, panowie tak tutaj sami? Wie pani co, ja nie wiem, niech pani zapyta tego tam pod krawatem, dobrze? Co pan tu robi? Wypełniam obowiązki zawodowe, zajmuję, inwentaryzuję, rekwiruję. Ale dlaczego bez właściciela? Właściciel, proszę pani, to on może był, ale się zbył. Teraz to jest dłużnik Skarbu Państwa. Pani co? Kto pani tutaj w ogóle wpuścił? Ja tutaj chcę kupić. No to pani nie kupi. Jak to? A tak, to wszystko to idzie na licytację. Kiedy? Nie wiem. Ale ja chciałabym wiedzieć. Gazety pani czyta, ogłoszenia będą. Bardzo pan miły. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja tam nie wiem. Ta aukcja będzie w niedzielę. 20 o 10 na Łubinowej 6. Dziękuję panu. Ja tam nie wiem. Mietek, a ty co? Na randkę się umawiasz? Pani Zosiu, poproszę kawę. Panie profesorze. Nie teraz. Dziękuję, pani Zosiu. Mam na imię Maria. Bardzo przepraszam. To mówiłem, że poproszę później. Panie doktorze, w moim wieku, później, to może być już za późno. Chciałam spytać, co z nim? To teraz pani pyta? Jak przez rok chodził z przeterminowanym rozrusznikiem, to pani nie pytała jakoś. Czy mogę usiąść? Proszę. Co? Pewnie się nie przyznał nawet. Przyszedł do mnie tydzień temu i mówi, że zmienił zdanie, nagle mu się żyć zechciał. Niezły gagatek z tego pani męża. A jak on się czuje? O, miał więcej szczęścia niż rozumu. Też mu się nagle żyć zechciał. Do niego przyjeżdżają wnuki z Francji. Wkrótce i on się specjalnie dla nich nauczył francuskiego. Tak? Tak. No właśnie mówił, że coś się nagle w jego życiu zmieniło. Mocno. Co mocno? Niech pani mocniej trzyma. Za rękę? A tak? Tak, dobrze. Tak. No. Tak.
chciałabym się dowiedzieć, jakiej fryzury pani oczekuje ode mnie. Co to ma być? Kucyki. Kucyki? To odpowiedzialne zadanie. Czy dała pani mój naszyjnik księżniczce? Ależ oczywiście, naturalnie. Nie musi mi go na razie oddawać. A nie będzie ci smutno bez niego? Trochę będzie, ale jak go mam, to też mi jest smutno. Przypomina mi tatę. Mama mówi, że czasem lepiej... Co lepiej? Zapomnieć? Skąd pani wie? A, bo w życiu tak już bywa. Mama mówi, że czasem lepiej zapomnieć, nawet jak się nie chce, ale ja jej nie wierzę. A dlaczego ty mamie nie wierzysz? Bo czasami jak myślisz, że już śpię, to płaczę w poduszkę, a ja wcale nie śpię, tylko mam zamknięte oczy i wszystko słyszę. Też bym chciała płakać, ale nie chcę, żeby było jeszcze bardziej smutno. Hmm. 600 zł po raz drugi. Kto z państwa jeszcze ten wartościowy przedmiot? Jedyne 600 zł. Kto ma jeszcze ochotę? Nie widzę, nie słyszę. 600 zł po raz trzeci sprzedano. Kupił pan z numerkiem 73. Gratulujemy. Prawdziwa srebrna amfora z 1939 roku. Cena wywoławcza 600 zł. Kto da więcej? 650. 650 zł po raz pierwszy. 700. 700 zł po raz pierwszy. 750. Pani pierwszy raz. 700 zł po raz pierwszy. Ja to, proszę pani, żadnej okazji nie przepuszczę. Co chwilę ktoś bankrutuje. No, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Bardzo wartościowy. 800. Z państwa. No i system trzeba mieć. 800 zł po raz drugi. 850. 850 zł po raz pierwszy. 900. 900 zł po raz pierwszy, proszę państwa. 950. 950 zł po raz pierwszy. Kto dokona dziś życiowej inwestycji? 950 zł po raz drugi. 1000. I 1000 zł po raz pierwszy. 1000 zł po raz drugi. Tak, panie prezesie. 1000 zł po raz trzeci sprzedano. Szczęśliwym posiadaczem został pan z numerem 25. Proszę bardzo, gratulujemy. Proszę państwa, a teraz prawdziwy rarytas. Naszyjnik, który liczy sobie ponad 100 lat i został wykonany przez mistrza Władysława Kruka. Proszę państwa, a pani to, prawdziwy, bardzo drogocenny przedmiot. To tak sobie przyszło popatrzeć, czy coś konkretnego panią interesuje? Bardzo wartościowy. Naprawdę warto, proszę państwa. Unikalny szlif, najprawdziwsze brylanty, biel Wesselton. Cena wywoławcza śmiesznie niska, 4000 zł. Kto da więcej? 12 tysięcy. 12 tysięcy. 12 tysięcy złotych po raz pierwszy. 12 tysięcy złotych po raz drugi. 12 tysięcy złotych po raz... No, jak ci smakuje? Nauczy pani robić moją mamę takiej zupy? Tak, oczywiście. O, ktoś do nas. Luśka, kończ jeść. Nie będziemy zajmować pani czasu. A może pani zje z nami? Nie, nie, dziękuję bardzo. Nie? To może pani siądzie. Dobrze. Pani widzi, jak ona zajada? To pani syn? Nie, ja nie mam dzieci. To mój uczeń. Wygrał olimpiadę z języka francuskiego i w nagrodę pojechaliśmy do Monte Carlo. Do Monte Carlo? Tak, tak. Kasyno? Pierwsza, dziękuję. Mogę iść na podwórko? Idź. Papa, dzięki. Można pomyśleć, że pani grała w kasynie.
A bo grałam. No, to jest taka moja drobna przypadłość. Chyba raczej nauk. Ale już nie. Zerwałam z tym. Tak, a kiedy? Tydzień temu. To jednak dobrze zrobiłam, że zostawiłam męża i nie czekałam, aż on rzuci nauk. Może to była tylko słabość charakteru? Zawsze to jakieś usprawiedliwienie. I pani co? Ja nie mam sił walczyć jeszcze z jego słabością. Zmieniłam pracę, zabrałam Luśkę, zostawiłam kartkę, by nas więcej nie szukał. Nie uciekłam. Jak szczur z tonącego okrętu. Myśli pani, że łatwo jest zostawić męża i zacząć nowe życie? No na pewno byłoby pani trudniej zacząć nowe życie z tym samym człowiekiem. Przecież pani wie, co to jest nauk. No wiem. I dlatego wiem, że można z tym zerwać. Mój ojciec też tak mówił, jak sięgał po kolejny kieliszek. A matka mu ciągle wierzyła, że to na pewno już ostatni raz. Ja nie jestem taka naiwna. Proszę pani. Przepraszam bardzo, pani Ani. Proszę bardzo, co to jest? No śmietnik. Nic podobnego. O, niech pani popatrzy. Wystarczy trochę więcej wysiłku i wszystko inaczej wygląda. No i widzi pani, rozkroili mnie. Odtąd, dotąd, ale serce jak nowe. Jak ja teraz się na plaży pokażę, wszystkie niewiasty będą odwracały głowę. A panu zależy na niewiastach? No, tylko na jednej. Nie. Podobno pan bardzo rozrabiał z tym rozrusznikiem. No, nie bardzo mi się chciało żyć. Dopiero jak spotkałam panią, to pomyślałam sobie, że... Czy panu czegoś jeszcze nie potrzeba? Nie. Tutaj mam wszystko. O, dzień dobry. No. Jak tam nasz gagatek? Chce się żyć? No, chce się żyć, czy nie? No jakby to. Moi państwo, proszę zapisać. Pacjent zdradza objawy nieumiarkowanego optymizmu. To jutro nas pan opuszcza. Już szpital dosyć na pana wydał. Merci, merci, monsieur professeur. Vive la vie. Ça va, ça va. A może byśmy poszli na skwerek, na słoneczko? To jutro. Tutaj tylko mury i spaliny. No dobrze, dobrze. Ale będę wołał pod oknem, jak tylko wrócę. Marysiu, nie. Proszę cię, tylko jedna walizka. Nie mamy miejsca w samochodzie. Najpotrzebniejsze rzeczy. Dobrze, tata. Dobrze? I pośpiesz się, kochanie. Jedziemy. A Witold? Witold pewnie już dogonił swój oddział.
Zosia! Słuchaj, ja zupełnie zapomniałam, że ja mam jeszcze coś dla ciebie. Daj rączkę. Znalazła? Znalazła. A księcia też znalazła? Księcia też znajdzie. Co pan widzi, pan? Okno otwarte, na pewno jest. No wie pan, może rzeczywiście nie słyszał, ale... Ale ja zawsze do niej przychodzę o tej samej porze. No nie było dnia, żeby na mnie nie czekała, no. A może jest w łazience. Pani Mario! Pani Mario! Nie, chyba coś się stało, no. Ma pan jakąś drabinę? Ale co pan od razu? Drabinę, chodźmy. Chodźmy pod drzwi, zadzwonimy. Pani Mario! Pani Mario! Wchodzimy? No i co? O Boże, nie żyje? Nie żyje. Przecież się ze mną umówiła. Słucham? Boże, to ona tak... Na śmierć się wystroiła. Może i tak, nawet te świecidełka i błyskotki założyła. Tak nigdy nie nosiła czegoś takiego. A pewnie chciała, żeby ją w tym pochować. To co, zajmie się pan wszystkim, bo ja już muszę lecieć niestety.